jest takie przysłowie, że w górach trzeba po prostu szukać dnia, a nie nocy, czyli po prostu wychodzimy bardzo w czas i przychodzimy. Nie chodzimy z krutami, bo kto z krutami chodzi, ten w domu nie nocuje. Że po prostu ta granica między sytuacją polską jest, była i zawsze będzie, no to trzeba po prostu dbać o to pracę, jak każdy z nas, mając prywatny grunt, to dba o tą swoją granicę. Nie? Na ciekach wodnych jest właśnie problem z tymi znakami, trzeba często właśnie kontrolować, bo przy takich gwałtownych opadach, gdzie zbierają rzeki, tak, i te koryta rzeki, zwłaszcza w jakichś łukach, potrafi po prostu urwać brzegu, zabrać i te znaki są niestety ruchomate. Codziennie taka służba. Ktoś tutaj musiał być. Codziennie, bo tutaj z racji tej, że ten szlak słowacki podchodził do naszego szlaku, tak, były te przekroczenia tutaj, te turystyczne takie, że wychodząc tam, przeważnie to Słowacy, Czesi wychodzili i tu schodzili do pięciu stawów, tak? A tutaj de facto szlaku nie było, raz, że nie było szlaku ze względu na to, że ograniczenia Tatrzańskiego Parku Narodowego, to przekraczanie w tym miejscu granicy było niedozwolone. Tak? Dokumentacja jest, będzie sporządzona. No, wszystko jest ok. Jeden taki wygląda na uszkodzonego, ale niech podejmą decyzję, jak zobaczą na zdjęciu. Granica w tym momencie jest nastawiona na granicach tych wewnętrznych na imigrację, nielegalne zatrudnienie, tak? I to jest priorytetem dla nas po prostu, czyli ten kontrola napływu osób państw trzecich.